Witam w kolejnym filmiku. Ja nic nie widzę w tym słońcu. Mam nadzieję, że jakoś tak trzymał ten telefon, bo to się coś widać. Przypominam, opcja pełny ekran. Przychodzę z takim filmikiem przerywnikowym, że chodzi o realizację serii 44 przerywnikowym. Czyli tam są, wiadomo, omówienia, recenzje 44 zapachów. Każdego dnia jeden zapach. Zapachy, o których jeszcze się nie wspominałam, takie było założenie serii. Zabraliśmy właśnie ogrom różnych, właśnie mniejszych ilości samplerów, także takowe będą właśnie się sukcesywnie realizować. Natomiast w międzyczasie chciałam realizować obiecane filmiki, obiecałam na przykład o Irysie, to już realizowałam. Obiecałam w sumie taką już bardziej reaktywację, ale przed wyjazdem zdążyłam właśnie serię playlistę odnośnie polskich marek, polskich zapachów, polskich perfum i tak dalej, w sensie taki patriotyzm perfumowy w polskich dziełach. To co chciałam powiedzieć, to właśnie do przerywnikowe, to też właśnie obiecałam Irysa, a dzisiaj chciałabym zrealizować omówienie szersze Figi. Mianowicie z takim wskazaniem na figi owocowe, figi zielonkawe, takie właśnie bardziej listki figowe, jakieś też takie słodsze klimaty, bardziej drzewno-figowe, drewno-figowce, czy taki efekt naturalnego kokosa. Przypominam, że drewno figowca oraz drewno gruszy właśnie mają taki efekt naturalnego kokosa. Ktoś, kto na przykład nie przekonał za nutą kokosa, może coś takiego sprawdzić. Na przykład wiem Art Parfum, później tu przyszło w Parfumeria Generale, nazwa będzie w opisie. Ciel de Reine, mam jeszcze właśnie trochę tego zapachu, to jest drewno gruszy, który daje efekt naturalnego kokosa, czy też drewno figowca typu L'Artisan, Premier Figuer, Eversa Extreme, czy też Bois Naufrage, Parfumeria Generale. To są takie zapachy właśnie z takim drewnem figowcem, z efektem właśnie takiej drzewności kokosowej, czyli bez infantylności, bez syntetyczności kokosa. Ja generalnie za kokosem nie przepadam, natomiast faktycznie jakieś takie ujęcia drzewne, pojeżdżu figowiec, mogą być naprawdę intrygujące takim właśnie być metodem drzewnym tropikalnym. Jeżeli chodzi o figo, przypomnę, że zapachów z drewnem figowca i zyskaniu figowca takim zielonkawym jest więcej niż na przykład typowo figi owocowej, czyli faktycznie takiego zapachu zamkniętego flakonu, gdzie jest właśnie taka figa owoc, rozcięta figa. Taki owoc znalazłam w Solinot fig. Można też wyszukać w niektórych zapachach Muglera z tym figą, czyli na przykład figę z taką nadmorskością, truskawkami, właśnie Womanity L. W zasadzie ta klasyczna, bo też różne wersje, ona ma takie różne ujęcia, ale był taki motyw, że ona była bardziej figa plus orzechy. Też orzechy tam też były w tych takich bardziej chyba likierowej wersji. Figa ziołowa, to jest coś, co na pewno lubię. Figa ziołowa to jest na przykład piękny perfum Roma Ichnusa, czy też Incantation Rouge Ban Rouge. Figa drzewna, taki figowy, to właśnie Premier Figuer Extreme L'Artisan, czy też właśnie drzewna figa, to była No Fresh Parfumeria Generale. Też takie klimaty lubię, to też właśnie poznane dosyć niedawno Poki San Coco, to jest taki efekt też drzewnego kokosa, kokos sandały złotych, ale właśnie daje efekt takiego właśnie naturalnego kokosa właśnie z tylu figowców wspomnianych przed chwilą. Figa zielona, ostra, to na przykład Lilt Rouge Ban Rouge, Jardin Kerylos, Parfumeria Generale, ostra zielona figa. Tak się zastanawiam, co jeszcze by tak można było wspomnieć. Ale już widzę, że chyba mi się w miarę patrzę, że jeszcze coś leci czas, czyli jeszcze nagrywam. Nie wiem, ile jeszcze mogę, żeby mi nie ucięło. Tak naprawdę to chyba tyle. Jeżeli ktoś właśnie poszukuje ciekawych, to też fajną taką figą, trochę taką bym powiedziała szałwiową, jest L'Artisan. W tym momencie wypadła mi nazwa z głowy. Ale będzie w opisie. Już chyba mi druga. A nie, jeszcze coś mogę nagrywać. Właśnie L'Artisan ma taką zielonkową figę, czyli Premier Fig klasyczne. Wersja ekstrem jest taka drzewno-figowa, czyli taka jak kokosa. Natomiast właśnie jest też ten zapach z taką właśnie figą i szałwią, figą taką właśnie ziołową, szałwiową. Tylko jak to się nazywa? Ale ma zaćmienie w tym momencie. Figę na przykład też mam Bochleta Edge, to jest taka z kolei figa śmietankowa. To czasami daje efekt zielonkowości, bo głównie jest taka mleczna śmietankowa.
Także różne ujęcia można mieć figi, bo to czasami właśnie będzie figa, figa owoc, tylko tak właśnie skutowo nazywa figa, a tak naprawdę jest bardziej na przykład figowiec, drewno figowce. O. Także różnie to bywa. A generalnie sprawdzić zapach na przykład listków figowych można często w ogrodach botanicznych, w palmiarniach. Już chyba widzę, że koniec.